Dorastałem w okolicy, gdzie pełno było wielkich posiadłości i bogatych rodzin. Ich wille tworzyły zamknięty, prywatny raj, a napotkanie jakiegokolwiek sąsiada zdarzało się tylko dziwnym przypadkiem. Uczyłem się w domu do 7 roku życia, kiedy kończy się ta historia. Wszystko zaczęło się, gdy miałem 4 lata. Tam sięgają moje pierwsze wspomnienia. Jako mały chłopiec myślałem, że izolacja jest normalna. Zawsze, gdy moi rodzice wychodzili, prosiłem, by zabrali mnie ze sobą, ale zawsze odmawiali i tłumaczyli, że tylko dorośli wychodzą z domu w bardzo ważnych przypadkach. Oprócz tego, nigdy nie miałem zabawek czy zajęć, więc wykształciłem, jak to moi rodzice określili, dziką wyobraźnię. Zacząłem wytwarzać relacje z meblami. Spędzałem dnie rozmawiając z nimi i nadając im imiona. Rodzice wydawali się podsycać moją imaginację, dramatycznie zwiększając ilość mebli w domu. Mój ojciec uważał się za złotą rączkę i często tłumaczył mi swoją miłość do konstruowania rzeczy, wyjaśniając przy okazji, jak stworzył poszczególne części. Przez 3 lata pogłębiałem relacje z meblami. Arnold był miękką sofą w salonie, która wydawała się poruszać w górę i w dół, gdy leżałem na niej czytając książkę. Sofia była moim łóżkiem, które delikatnie kołysało mnie do snu. Czasem nawet słyszałem, jak pomrukiwało. Gdy kładłem głowę na stoliku w moim pokoju, Claudio, słyszałem silne bicie serca odpowiadające mojemu. Ciągle gadałem z Teodorem, małym krzesłem, które chętnie mi odpowiadało, pomrukiwało i wydawało dziwne wibracje, nawet gdy nie było ruszane. Ale ponad wszystko kochałem Gladys, największą, najbardziej miękką kanapę w domu. Gladys wydawała się dzielić ze mną oddech. Wszystkie meble wydawały mi się delikatne, ciepłe i pełne życia. To dziwne, jak szybko rzeczy się zmieniają. Był poniedziałek, moje 7 urodziny. Rodzice byli w swoim warsztacie. Budowali nowy mebel, który miał być prezentem urodzinowym. Pewna kobieta zgubiła się, jadąc przez nasze miasto i mimo, że bramy były zamknięte na amen, dała radę przedostać się do nas. Zapukała delikatnie do drzwi, a ja podskoczyłem, bo nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby ktoś do nas przyszedł. Gdy otworzyłem drzwi, jej wyraz twarzy się zmienił. Była kompletnie przerażona. Pociągnęła nosem i się zakrztusiła. Złapała mnie za rękę i zaczęła biec. Jutro skończę 27 lat i rozważam, czy powinienem siedzieć na widowni, gdy moi rodzice zostaną straceni. Nagłówki gazet określiły ich jako gorszych od Karla Brandta. Zdeformowali 167 osób do dnia moich 7 urodzin. Nigdy nie nazwano ich mordercami, bo nikt nie zginął, ale ich zbrodnia była nawet gorsza od morderstwa. 167 osób do zrobienia 71 mebli. 664 kończyny poustawiane w niewyobrażalny dla normalnych ludzi sposób. Teraz niektórzy ludzie myślą, że jestem buddystą, bo w moim mieszkaniu nie ma mebli. Moi rodzice byli chirurgami, a ja rozmawiałem z meblami.